W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Pasterzem jest każdego grzesznika, owczarka, ciebie i mnie, ciebie i mnie. I dzisiaj do Pana Jezusa przyprowadzają ci uczeni w piśmie i faryzeusze, bo już od kilku dni widzicie, jak oni Pana Jezusa próbowali podejść, żeby Go skazać, żeby Mu udowodnić, że nie jest Bogiem. No i dzisiaj stwierdzili, że przyprowadzą do Niego kobietę, która zgrzeszyła mocno według ich prawa. Zgrzeszyła tak, że można było ją zabić. Wyobrażacie sobie? Takie prawo mieli. Że można było ją według prawa zabić. I przyprowadzili tą kobietę do Pana Jezusa, która zgrzeszyła. I mówią do Niego: Panie Jezu, no to zobacz, mamy tutaj taką osobę, którą powinniśmy zabić, no bo ona zgrzeszyła, cudzołożyła, zgrzeszyła. No i Mojżesz, nasz wielki prorok, kazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? I wyobraźcie sobie teraz Pana Jezusa, wojownika, pasterza, który sobie rysuje palcem po piasku w tym momencie. Oni tam przyszli, wykrzykują. Oho, ho, teraz Panie Jezu nam powiedz. A Pan Jezus spokojnie sobie rysuje coś na piasku. A ta kobieta jest obok Niego. I ona nie wie, co się stanie zaraz, bo przecież jakby Pan Jezus powiedział, no to ją ukamienujcie, no to przecież by ją zabili. I ona tam czeka i nie wie, co się stanie. Pan Jezus pisze na piasku, a oni krzyczą, żeby ją kamienować. Co sądzisz, Panie Jezu? Powiedz nam, co mamy zrobić. I Pan Jezus mówi do nich: no to teraz, panowie, tak. Kto z was nie popełnił grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I dalej sobie pisał po piasku. I wiecie co? Wszyscy poszli sobie. Kiedy usłyszeli to pytanie, kto z was jest bez winy, kto z was jest czysty, kto nie popełnił grzechu, niech rzuca. I nikt nie rzucił. Oni sobie zdali sprawę, że są takimi grzesznikami jak ta kobieta. I Pan Jezus odwraca się do tej kobiety i mówi do niej, nie to, że do niej mówi, o, nic się nie stało, nic się nie stało, dobrze, idź do domu. Tak do niej nie powiedział. Mówi do niej, nikt cię nie potępił? A ona mówi, no nikt, Panie. A Pan Jezus mówi, ja ciebie też nie potępiam. I mówi dalej, idź i odtąd już nie grzesz. Pan Jezus nazywa to, co zrobiła, grzechem. Nie to, że wszystko dobrze, idź do domu. Nie, zgrzeszyłaś. Możesz iść, ale więcej już nie grzesz. Pan Jezus to mówi dzisiaj do ciebie i do owczarka.
nie grzeszcie więcej. Witajcie, kochane dzieci, w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem, krok po kroku, z Maryją u boku. Dzisiaj, kochane dzieci, jest taka bardzo ważna Ewangelia, która mówi nam coś ważnego o Panu Jezusie. Otóż jest Ewangelia o takiej kobiecie, która zrobiła bardzo złą rzecz. Tak bardzo złą, że niektórzy ludzie chcieli ją ukamieniować, czyli odebrać jej życie. I wtedy wydarzyło się coś, co ją całkowicie przemieniło. Otóż Pan Jezus stanął w jej obronie. Nie pozwolił rzucać w nią kamieniami. I kiedy już wszyscy sobie poszli, ci, którzy chcieli jej zrobić krzywdę, wtedy Pan Jezus jej powiedział: ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Pan Jezus ją uratował i Pan Jezus każdego z nas i każdą z nas chce uratować od grzechu, bo grzech to jest największe niebezpieczeństwo dla naszych serc. I właśnie o tym, jak Pan Jezus bardzo nas kocha i że jest naszym obrońcą i co zrobić, aby nie grzeszyć, jest właśnie dzisiejsza rymowanka. Zapraszamy. Pan Jezus mnie kocha na maksa, czyli bez końca. On to jest mój pasterz, on to mój obrońca. Nawet gdy się gdzieś zagubię, po złych ścieżkach chodzę, on mnie zawsze znajdzie na tej ciemnej drodze. Panie Jezu, ty mówisz: idź i nie grzesz więcej. Dlatego, aby nie grzeszyć, ja oddaję ci serce. Amen. Dziękuję wam, dzieci, za dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże. Pa, pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy was serdecznie w poniedziałek. W poniedziałek 5 tygodnia Wielkiego Postu. Ale poważnie już, naprawdę. Ja nie wierzę, że myśmy tyle przeszli. I też macie zaznaczone, na drodze macie zaznaczone wszystkie kroki wasze. Tak, na pewno. Nie zapomnieliście, policzcie dobrze, ile już jest, żeby wam czasem nie wyszło, że dzisiaj jest 40. Lepiej nie, ale lepiej zobaczcie, nie. Nawet na naszej mapie też już widać, że właśnie mijamy przedostatni zakręt i jesteśmy już całkiem blisko. Całkiem blisko i zobaczcie, coś tutaj nawet nam się pojawia w tle. Coś takiego górskiego, kamiennego i to jeszcze do tego z krzyżami. W jaki sposób nawiązuje to do dzisiejszej Ewangelii? Dzisiaj Pan Jezus spotyka Marię Magdalenę i dzisiaj mówi do tych wszystkich ludzi, którzy ją oskarżali, żeby ten, który jest bez grzechu, pierwszy wziął kamień i pierwszy w nią rzucił tym kamieniem. Zobaczcie, na naszej Golgocie, bo to jest Golgota, to jest miejsce, w którym, jak wiemy, Pan Jezus razem z dwoma złoczyńcami został ukrzyżowany. Na naszej Golgocie mamy trochę kamieni, mamy trochę różnych takich elementów dekoracyjnych. Jak to zrobić, słuchajcie? Ja wziąłem do tego miskę. Po prostu miskę plastikową. Tutaj pod spodem jest schowana plastikowa miska. Tą miskę okleiłem masą porcelanową. Tak to się nazywa. Teraz możecie sobie zobaczyć na ekranie. Pojawi wam się informacja, jak zrobić taką masę porcelanową. Bardzo prosta rzecz tak naprawdę. Ewentualnie trzeba by się zaopatrzyć w te podstawowe produkty, ale samo przygotowanie tej masy jest naprawdę proste. Ona jest potem fajnie twarda. Także tutaj robiliśmy już z niej tablicę. Nic nie mogę zrobić. Tablicę z przykazaniami robiliśmy, tak, z niej i my już robiliśmy też mnóstwo rzeczy. Dlaczego wujek robił to na misce?
Po pierwsze dlatego, że kształtem przypominała nam już trochę Golgotę. Możecie sobie zrobić na jakimkolwiek innym kartonie, który trochę nagniecie albo na... No co tam macie w domu takiego, co można wykorzystać do tego, żeby to oblepić tą masą porcelanową, bo nie chcemy jej zużyć tyle, żeby to była cała jedna forma, rozumiecie? Tam w środku jest puste, bo też szkoda aż tyle. Możecie, oczywiście, że możecie z tego, tak jak z modeliny, zrobić sobie mniejszą, nie taką dużą jak nasza. I wtedy to, bo to taka kulka wyjdzie, prawda? Tak. Więc z tych proporcji, wujku, co podałeś. Trochę większa taka, no, tak. Bo nie mamy, żeby wam pokazać drugą, bo drugiej nie robimy Golgoty. Ale także jak chcecie, możecie oczywiście z całości, tak jak z plasteliny. Ale zawsze pamiętajcie, można coś okleić dookoła, tak, że z zewnątrz wygląda, trzyma się, nawet się udało zamocować tam kamyszki. Nie musicie tego robić dziś, bo możecie dzisiaj narysować sobie kamień, albo zacząć zbierać i przygotowywać się do tego, ale żeby już na Wielki Piątek taką Golgotę w domu mieć gotową. Zapraszamy Was do tego. No i skoro mówimy dzisiaj o Golgocie, to powiedzmy sobie też o jakimś takim czytelnym wyrzeczeniu. I dzisiaj nasza propozycja dla Was jest związana ze zwalczaniem kolejnej pokusy. Pokusy nieposłuszeństwa. Przez cały dzień staraj się od razu wykonać to, o co proszą Twoi bliscy. Bez przeciągania, bez odkładania, bez mówienia: tato, za chwilę, tato, nie teraz, nie, jeszcze nie. Spróbujcie posłuchać Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii raz jeszcze. Co mówi Pan Jezus na samym końcu Marii Magdalenie? Idź i nie grzesz już więcej. Czyli od tego momentu mam się zmienić. Nie jutro, nie za chwilę, nie może za rok, może następny post będzie lepszy. Zróbmy to od razu. Dlatego na dzisiaj taki pomysł dla Was i taka walka niełatwa. Prawda? Ale walka z pokusą. Zostawcie sobie wyświetlony na cały dzień ten napis. Haha, gdzie się nie poruszycie, ten napis będzie przed Wami. To by było, prawda? Buen camino. Dobrej drogi. Z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.